Jednym z odróżniających wierzeń Świadków Jehowy jest to, że nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał fizycznie. Cytat. Biblia mówi, że Jezus został zabity w ciele, ale ożywiony, wskrzeszony w duchu. Słowa samego Jezusa ukazują, że nie zmartwychwstanie w swoim ciele i swojej krwi. Powiedział, że da swoje ciało dla życia świata, jako okup za ludzkość. Jeżeli ponownie przyjąłby swoje ciało, gdy zmartwychwstał, cofnąłby ofiarę okupu. To nie mogło się stać, gdyż Biblia mówi, że ofiarował swoje ciało i krew raz na zawsze. Świadkowie Jehowy wierzą, że zmartwychwstały Jezus jest teraz Michałem Archaniołem, istniejący jako, cytat, wywyższone stworzenie duchowe. Stoi to w kontraście z historyczną wiarą chrześcijaństwa, że Jezus zmartwychwstał fizycznie, że to samo ciało, w którym został ukrzyżowany, jest tym samym, w którym zmartwychwstał. Kto więc ma rację? Mimo że świadkowie Jehowy nie uznają, że Jezus Chrystus zmartwychwstał fizycznie, uznają go jako prawdziwego proroka Boga Jehowy. To jest zgodne z historycznym wierzeniem chrześcijańskim. Zatem każde proroctwo, które Jezus wypowiedział, albo już prawdziwie się spełniło, albo wypełni się w przyszłości, ponieważ jest prawdziwym prorokiem. Jeżeli Jezus wydałby proroctwo, które by się nie stało, lub już się nie stanie, wtedy wobec standardu biblijnego byłby fałszywym prorokiem, powtórzonego prawa 18:20-22. A wtedy Jezus nie byłby Mesjaszem, a Jego odkupienie nie liczyłoby się dla nikogo. Pamiętając o tym, napotykamy znaczący fragment w Ewangelii Jana, rozdziale 2. Po wyrzuceniu handlarzy ze świątyni, Żydzi zadają Jezusowi pytania w wersecie 18. Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jana 2,18. Jezus odpowiadając rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Jana 2,19. Ta odpowiedź była myląca dla Żydów, którzy go kwestionowali. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Jednakże powodem, dla którego byli zmyleni, było to, że źle zrozumieli to, co Jezus właśnie powiedział. Apostoł Jan podaje natchnioną klaryfikację oświadczenia Jezusa, ale on mówił o świątyni ciała swego. Jana 2, 21-22. Więc co tutaj mamy? Jezus właśnie podał Żydom proroctwo o jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zobacz, w jaki sposób Jezus powiedział, że to zmartwychwstanie się odbędzie. Powiedział, że wzbudzi tę świątynię. Innymi słowy, jego zmartwychwstanie nastąpi wtedy, gdy wzbudzi to samo ciało, w którym umrze. Nawet przekład Świadków Jehowy oddaje ten fragment tak samo. Dla Świadków Jehowy proroctwo Jezusa jest problemem. Jezus prorokował, że jego zmartwychwstanie będzie fizyczne, z tego samego ciała, w którym żył i w którym umarł. Jeżeli jest to prawdą, to oznacza, że Świadkowie Jehowy są w błędzie wobec zmartwychwstania. I z tego powodu są w błędzie w tym, kim jest Jezus. Z drugiej strony, jeżeli Świadkowie Jehowy mają rację, że Jezus nie zmartwychwstał fizycznie, to oznacza, że Jezus podał fałszywe proroctwo. Co znaczyłoby także, że Świadkowie Jehowy są w błędzie o tym, kim jest Jezus. Albo Jezus ma rację, albo jest w błędzie. Niezależnie od wyboru odpowiedzi, teologia Świadków Jehowy upada w jej rezultacie. Z tego powodu, jak i także wielu innych, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica nie może być prawdziwą reprezentacją Bożego Królestwa na ziemi.